10 nowych technologii w 2024 roku, na które warto zwrócić uwagę. To jest kanał o pieniądzach i nowych technologiach. Jeżeli chcesz zwiększyć swoje perspektywy, bądź zdobyć nowe stanowisko w branży nowych technologii, to ten film jest dla ciebie. Na 10 miejscu technologia blockchain, która często kojarzona jest z najpopularniejszą kryptowalutą, czyli Bitcoinem. Rok 2024 może być rokiem Bitcoina, ponieważ znów mamy halving. Halving to zmniejszenie podaży nowych bitcoinów na rynku. Historycznie cena tej kryptowaluty szybowała do góry, więc to jest pierwsza metoda jak zarobić na tej technologii i jak w niej się odnaleźć, po prostu zgłębić rynek kryptowalut. Kolejnym ciekawym blockchainem jest Ethereum, który jest ciekawszy o tyle, że możesz na nim budować zdecentralizowane aplikacje, implementować kod w Solidity, czyli budować smart kontrakty. Te dwie Kryptowaluty oraz technologia blockchain zmieniły świat na zawsze. Blockchain, czyli zdecentralizowany rejestr danych, co wpada, to już nie wypada. Ale oprócz kryptowalut mamy też zainteresowanie takich firm jak Microsoft, IBM, czy nawet banków jak JP Morgan. Blockchain idealnie nadaje się do zarządzania finansami czy zarządzania łańcuchem dostaw, dlatego znajduje zastosowanie. W korporacjach, w dużych firmach, a specjalista w Ameryce może zarobić nawet 100 tysięcy dolarów rocznie. Kolejna technologia to wirtualna rzeczywistość, miejsce dziewiąte. Wirtualna rzeczywistość może e, znaleźć zastosowanie w wielu branżach, od gier ko komputerowych, poprzez e, branżę edukacyjną, aż po aplikacje przemysłowe, np. automatyka i robotyka. Ostatnio byłem na targach i dostałem takie okulary z wirtualną rzeczywistością, gdzie możemy sobie w tym środowisku projektować stanowiska zrobotyzowane. Więc mamy wiele ciekawych aplikacji i tutaj specjaliści od wirtualnej rzeczywistości, którzy potrafią programować, którzy potrafią projektować 3D i znają się na tej technologii, mogą liczyć w Ameryce na zarobki ponad 95 tysięcy dolarów rocznie. Ciekawe interesują się tym Oczywiście wielcy gracze jak Meta, Google czy Microsoft. Na miejscu ósmym IoT, czyli Internet Rzeczy. Coraz więcej urządzeń jest pinanych do internetu, do sieci i e, wymienia ze sobą dane. Mogą być to urządzenia AGD jak lodówki, nawet pralki czy żarówki u ciebie w salonie. Są to też urządzenia przemysłowe, jak na przykład sterowniki, które zarządzają całą fabryką. Więc specjaliści od programowania urządzeń IoT, od designu tych płytek elektronicznych dla przemysłowego internetu rzeczy będą poszukiwani. I to nie tylko w takich firmach jak Apple czy, czy Google. Mamy wiele mniejszych firm, które będą chciały pozyskać inżynierów do, do spraw internetu rzeczy do siebie na pokład, żeby programowali te urządzenia. Okej? Okay? E, oprócz tego będą poszukiwani specjaliści, którzy będą potrafili integrować te urządzenia. Nie tylko projekt, tylko integrować. Powiedzmy, mamy ileś tam urządzeń w, danej, w danym obiekcie, np. w fabryce. Należy je uruchomić, napisać program i odpowiednio skomunikować. Te urządzenia generują wiele danych, które przesyłane są do systemu chmurowego czy do dużych centrów danych i na poziomie chmury są odpowiednio obrabiane przez inżynierów. W Ameryce. Zarobki wynoszą około 130 tysięcy dolarów rocznie, więc myślę, że ciekawa branża również dla Ciebie. Kolejna technologia to 5G. Bez tej technologii nie będziemy w stanie pójść dalej i zrobotyzować świata. Przede wszystkim znajduje zastosowanie w autonomicznych pojazdach czy telemedycynie. Już teraz, jeżeli popatrzysz sobie na wideo z Chin, wszędzie widać autonomiczne pojazdy, które poruszają się po ulicach, i w tą stronę zmierza świat. Zresztą w Polsce jeżeli popatrzymy sobie na ulice Warszawy również gdzieś tam przemykają roboty, które dostarczają jedzenie do naszych domów. To jest dopiero początek, a infrastruktura 5G cały czas będzie się rozwijać, dlaczego jest duże zapotrzebowanie na osoby, które będą znały się na rozwoju tej technologii. W USA możemy liczyć na zrobki 110 tysięcy dolarów rocznie i myślę, że w Polsce również znajdują się podobne stanowisko, gdzie my naprawdę możemy sporo zarobić, szczególnie, że w takiej branży możemy spokojnie pracować zdalnie dla zagranicznych firm. Jeżeli chodzi o telemedycynę, już teraz mówi się, że na przykład żołnierze NATO, którzy gdzieś tam służyli w Iraku czy w Afganistanie, byli operowani przez roboty Da Vinci, przez lekarza, który stacjonował na przykład w Kalifornii. Więc to skomunikowanie będzie coraz większe. A technologia 5G sprawi tylko tyle, że przepustowość danych będzie dużo większa i możliwości staną się olbrzymie. Na miejscu szóstym machine learning czyli uczenie maszynowe. Dzięki algorytmom uczenia maszynowego na podstawie danych możemy wykonywać pewne predykcje oraz decyzje. Raz napisany algorytm będzie uczył się na podstawie danych i wykonywał odpowiednie predykcje. Bez tego nie mógłbyś oglądać Netflixa, ponieważ tam również zastosowane są tego typu algorytmy, które podpowiadają Ci Twoje ulubione filmy. I tak Google, Amazon, Microsoft czy Apple cały czas rozwija tę działkę i cały czas potrzebuje specjalistów, którzy będą implementować algorytmy uczenia maszynowego, które będą pobierać dane i budować nowe systemy predykcyjne i podejmujące decyzje. Inżynier uczenia maszynowego może zarobić naprawdę sporo w Ameryce. To jest około 150 tysięcy dolców rocznie. Na miejscu piątym cyberbezpieczeństwo. Mamy wojny na Ukrainie i w wielu miejscach świata. I specjaliści od cyberbezpieczeństwa będą potrzebni na pewno w militariach, ale też w każdym aspekcie życia. Coraz więcej urządzeń mamy w sieci. I trzeba odpowiednio zarządzać bezpieczeństwem tej sieci, aby być bezpiecznym w dzisiejszych czasach. I tak naprawdę każde przedsiębiorstwo potrzebuje własnego inżyniera od cyberbezpieczeństwa. Czy to jest mały e, zakład przemysłowy, a może wielka korporacja. Bardzo przyszłościowy zawód i cały czas będzie się rozwijał, ponieważ bez bezpieczeństwa nie ma rozwoju. W Ameryce średnie zarobki dla inżyniera cyberbezpieczeństwa to 130 tysięcy dolców rocznie. Na miejscu czwartym Edge Computing, czyli tak zwane przetwarzanie brzegowe danych. Coraz częściej wykorzystujemy do przechowywania danych systemy chmurowe i są to duże centra danych, w których przetwarzane są ogromne ilości danych. Natomiast Edge Computing polega na tym, że dane przetwarzane są bliżej użytkownika. I są to pewne centra obliczeniowe zlokalizowane bliżej użytkowników. Dzięki temu dane są dostępne szybciej. Takie firmy jak Cisco, Schneider Electric z branży przemysłowej i wiele więcej, jak IBM, zajmują się rozwijaniem technologii Edge Computing, a inżynier może zarobić naprawdę spore pieniądze, nawet 130 tysięcy dolarów rocznie w Ameryce. Na miejscu trzecim biotechnologia, czyli wykorzystywanie układów biologicznych organizmów żywych do modyfikowania produktów bądź procesów technologicznych. A biotechnologia cały czas się rozwija. Jeszcze kilka lat temu, dla moich znajomych ze studiów, którzy studiowali ten kierunek, nie było pracy w Polsce, musieli wyjeżdżać za granicę. W tej chwili myślę, że spokojnie taką pracę można dostać. A za granicą w USA. Inżynier do spraw biotechnologii może zrobić nawet 80 tysięcy dolców rocznie. Na miejscu drugim quantum computing, czyli komputery kwantowe, i nie jest to już tylko bajka opowiadana przez profesorów na uczelniach. To staje się faktem. Komputery kwantowe są wielokrotnie szybsze od standardowych komputerów i mogą przyczynić się do rozwoju wielu dziedzin życia, jak na przykład kryptografii, a może nawet przysłużyć się do wynajdowania nowych leków dla. Medycyny. Inżynier do spraw komputerów kwantowych w Ameryce może zarobić 140 tysięcy dolarów rocznie i jest pożądany przez największych graczy jak IBM, Microsoft i Google. Więc jak widzicie, cały czas poruszamy się w obszarach największych graczy w IT i nowych technologiach. Na miejscu pierwszym oczywiście sztuczna inteligencja. I w tym roku, w 2023, poznaliśmy nową wersję ChatGPT, który zrewolucjonizował podejście pracy przy komputerze. Ja na co dzień korzystam z ChatGPT do różnych zadań, redagowania tekstów, pisania kodów, na przykład w Python lub innych powtarzalnych rzeczy, i na pewno przyspiesza mi to pracę. W 2024 roku czekamy na kolejne odsłony. Sztucznej inteligencji od różnych firm. Google wypuściło już Gemini, więc ja cały czas obserwuję. Na liście mam ponad 20 różnych rozwiązań do generowania obrazów, redagowania tekstów oraz pisania kodu, na przykład w Python. Obserwujemy, uczymy się i każdy powinien znać chociaż jedno rozwiązanie AI, ponieważ za kilka lat może się okazać, że będziesz analfabetą. Powstał również nowy zawód, prompt engineer. Jest to osoba, która potrafi rozmawiać ze Sztuczną Inteligencją, zadawać jej odpowiednie pytania. I na przykład rozwiązanie Meet Journey służy do generowania obrazów. Zadając odpowiednie zapytania, możesz generować te obrazy. Możesz na tym zarabiać. Myślę, że to jest temat na osobny odcinek, więc zapraszam. A w Ameryce osoba od szóstej inteligencji może zarobić tak naprawdę nie ma, nie ma tutaj sufitu. tak? Nie ma sufitu zarobków dla prompt inżyniera. To zależy tylko i wyłącznie od Twojej wyobraźni i jak ustawisz się na rynku, jak będziesz się tutaj marketingował. To już wszystko w tym odcinku. Zaczynamy ten piękny 2024 rok dla świata technologii. A ty zostaw komentarz pod tym wideo, co myślisz, jaki trend będzie najbardziej hypowy w 2024 roku. Zostaw oczywiście łapę w górę dla zasięgów i słuba, jeżeli chcesz zobaczyć więcej takich materiałów. Do zobaczenia!